Z zawodu jestem nauczycielem. Po skończonych studiach studiowałem filologię rosyjską. Zacząłem pracować w liceum ogólnokształcącym w Lesznie. Pracowałem od 1963 do 1976 roku. I w trakcie roku szkolnego, to było październik 1976 rok, poproszono mnie przez ówczesne władze wojewódzkie, odpowiedzialne za sport, ażebym poszedł do pracy w klubie sportowym Unia Leszno. Miałem tam zostać szefem klubu sportowego Unia. Początkowo się zastanawiałem mocno nad tym, bo dlatego, że 14 lat miałem stażu pracy w szkolnictwie i nie chciałem tego stażu stracić. Ale przemówiły tam takie dwa czynniki za tym, że zgodziłem się na propozycję. Pierwsza to warunki finansowe, bo dostałem lepszą pensję, aniżeli zarabiałem wówczas jako nauczyciel w liceum. A po drugie, że bardzo interesowałem się sportem żużlowym. W związku z tym zgodziłem się i z dniem 1 grudnia 1976 roku przeszedłem do pracy w klubie sportowym Unia Leszno. Klub wówczas prowadził cztery sekcje. Miał sekcję jako wiodącą, sekcję żużlową. Potem była bardzo silna sekcja kolarska. Dalej sekcja akrobatyki sportowej i brydża sportowego. Nie wiedziałem jeszcze początkowo, jakie kłopoty będę miał w związku z przejściem do tej pracy w klubie sportowym Unia Leszno. Mianowicie, biuro klubu mieściło się wtedy na rynku, rynek 6 na pierwszym piętrze. Tam były dwa pomieszczenia, jedno duże pomieszczenie dla posiedzenia zarządu. Przedzielone to było taką kotarą i za tą kotarą w takich workach prezentowych była cała dokumentacja Unii. To znaczy protokoły zawodów od 1948 roku, dalej akta personalne pracowników, prawda, i cała dokumentacja Unii była w workach prezentowych. I następnie mały pokoik obok, gdzie był sekretariat. Kiedy przyszedłem do, a jeżeli chodzi o klub, pomieszczenia klubowe, to w zasadzie poza biurem nie było żadnych. Motocykle żużlowe, warsztaty były wtedy tam, gdzie dzisiaj się mieści na stadionie baseny kąpielowe. To były baraki, w tych barakach tam były i warsztaty, i motocykle żużlowe miały swoje pomieszczenia. Dawny budynek klubu sportowego oraz parking zostały zburzone w związku z tym, że stadion był przebudowany pod potrzeby dożynek. Jakie były kłopoty i te trudności, jakie miałem? Mianowicie były takie, że pierwsza sprawa to treningi i zawody żużlowe musieliśmy odbywać na obcych torach. Głównie w Gnieźnie, w Zielonej Górze i nawet w Toruniu. Załatwianie to były poważne problemy w związku z transportem i tak dalej. Dalej, biura daleko od stadionu, a jeżeli chodzi o samą dokumentację, to całą zimę musiałem przede wszystkim spędzić na tym, żeby porządkować te dokumenty. Przede wszystkim warunki się zupełnie zmieniły, kiedy dożynki zostały po zakończeniu budowy stadionu. Wtedy otrzymaliśmy bardzo ładne pomieszczenia na stadionie, ale jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, że w trakcie budowy stadionu zauważyłem po wysadzeniu parkingu, że buduje się nasypy na stadionie i nie ma miejsca na parking. Pytam się budowlańców, kierownika budowy, gdzie tu jest parking, a on mówi, jaki parking? Tu żadnego parkingu nie ma. Ja mówię, przecież ten stadion będzie wykorzystywany przez żużlowców i warunkiem podstawowym tam musi być pomieszczenie na parking. To od niego nie zależy, mam się udać do Komitetu Wojewódzkiego, bo decyduje o tym pierwszy sekretarz KW. Udałem się wtedy do pierwszego sekretarza KW i mówię, jaki jest problem. Mówię, to garaż, to może pomieszczenie, parking może być w tunelu, taki duży tunel jest.
Ja mówię, towarzyszu sekretarzu, to jest niemożliwe. Przecież jak tam będzie, jak można będzie tam przeprowadzać motocykle? Dalej, jak tam zabezpieczyć, prawda, to miejsce? Przecież tam jest przewiew. Ale wysłuchał tych moich, tego mojego tłumaczenia. No i poszedł odpowiedni telefon do projektantów, którzy byli w Poznaniu, bo to było biuro projektów, bo to się miasto Poznań, i uwzględniono moją prośbę. W związku z tym, tam gdzie jest dzisiejszy parking, wycięto po prostu odpowiednie miejsce, zabetonowano je. I takie wcięcie było to w wałach, i do dzisiejszego ten parking w zasadzie istnieje dzięki temu. Były też inne problemy, bo tam na przykład, gdzie miały być warsztaty, były bardzo wąskie drzwi. Kierownica od motocykla żużlowego miała 95 ponad centymetrów. Trudności by było z wyprowadzaniem motocykli, ale również to uwzględniono i te zmiany naniesiono. Taki był początek. Następna sprawa to było przede wszystkim odbudować warsztat. I odbudować warsztat, wyposażenie było słabe, no ale mieliśmy bardzo dobrych mechaników, muszę powiedzieć. I załatwiliśmy tokarnię, załatwiliśmy odpowiedni sprzęt. No i następna rzecz to przede wszystkim chodziło o to, żeby zawodników wyposażyć w dobry sprzęt. I w 70, bo wtedy sytuacja sprzętowa wyglądała następująco. Kluby robiły zapotrzebowanie na sprzęt, na części zamienne, na ogumienie do ośrodka techniczno-zaopatrzeniowego, tak zwany OTZ, przy zarządzie głównym PZNOT Warszawa. Ośrodek techniczno-zaopatrzeniowy w Warszawie robił zestawienie zbiorowe i to zestawienie zbiorowe wysyłał do Czechosłowacji, do Motokowu. Następnie delegacja z Polskiego Związku Motorowego jechała do Motokowu na podpisanie odpowiedniej umowy i doprecyzowania tych zamówień. Z reguły te zamówienia wszystkie były obcinane, bo każdy klub, jak potrzebował 4 motocykle, to robił na 5, na 6, bo wiedział, że tyle nie dostanie tego sprzętu. To samo z częściami zamiennymi. I dlatego tam Motokow potem odpowiednio obcinał te sprawy. W tym czasie już się zaczynała tak zwana duży postęp techniczny nastąpił w sprzęcie. W Anglii zaczęto produkować bardzo dobre silniki Wesleye. No i dlatego zawodnicy zagraniczni mieli dużą przewagę, jeżeli chodzi o sprzęt. I stąd te wyniki osiadali znacznie lepsze jak Polacy, którzy w Anglii nie startowali. W 1977 roku zostałem poproszony, 4 polskich zawodników w 1978 roku miał wyjechać do klubów angielskich, na starty w lidze angielskiej. Był to z Leszna Jerzy Kowalski, następnie Leonard Raba z Kolejarza Opola, Jerzy Ręba ze Stali Gorzowskiej i Andrzej Tkocz z Rybnika. Przedstawiciele tych wszystkich klubów, a więc z Opola, z Rybnika, z Gorzowa i z Leszna, pojechali, musieli się udać do Warszawy na spotkanie z przedstawicielem BSPA, tego Brytyjskiego Związku Żużlowego, panem Futem, w zarządzie głównym PZMOT-u w Warszawie, celem podpisania odpowiednich umów, kontraktów na starty polskich zawodników w Anglii. No, z ramienia Polskiego Związku Motorowego był pan dyrektor Pieczak. Każdy zawodnik, który miał wyjechać do Anglii w 1978 roku, miał dostać ze strony klubu macierzystego podwozie. Ponadto zawodnik miał zabrać ze sobą cały ubiór osobisty, to znaczy kombinezon, kask, buty i tak dalej. A w Anglii dostawał miejsce, klub zabezpieczał mu mieszkanie, plus dawał mu silnik i części zamienne oraz zabezpieczał środek transportu. A w zamian za to klub polski, za to, że wysłał zawodnika do Anglii, otrzymywał
jeden silnik żużlowy Wesley plus części zamienne. Umowa taka została w Warszawie spisana poprzez przedstawicieli wszystkich klubów. No a w związku z tym, że ja miałem z panem dyrektorem Pieczakiem bardzo dobre układy, pan dyrektor Pieczak mnie wyjątkowo lubił i zaproponował po skończeniu rozmowy z panem Futem na obiad. Udaliśmy się w trójkę na obiad po podpisaniu kontraktu i podczas tego obiadu zaproponowałem, że mówię do pana Futa, mówię, proszę pana, jeżeli ja bym wszystkich zawodników zabezpieczył w środek transportu oraz przyczepkę do przewozu motocykla, czy ja za to dostanę jeden silnik żużlowy plus dwa zestawy remontowe. Zaczął pisać, liczyć i mówi OK. W związku z tym pan dyrektor Pieczak pyta mi się, Janek, czy masz takie kompetencje, czy ty to jesteś w stanie zrobić? To był 77 rok, listopad. A ja mówi tak. W związku z tym pojechaliśmy do PZMOT-u i została znowu umowa spisana między mną jako sekretarzem zarządu klubu sportowego Unia Leszno i dyrektorem Unii Leszno z panem Futem, że za każdego zawodnika zabezpieczam w samochód wraz z przyczepą. I oni nie będą potrzebowali samolotem lecieć, prawda, bo to już Anglicy mieli opłacać, tylko przyjadą swoim środkiem i dalej sprawa odpada Anglikom, nie potrzebują dawać środka transportu na przewóz motocykli na zawody. Obydwie strony były bardzo zadowolone. Ja też miałem wyliczenia przed tym. Wiedziałem, że maluch, bo chodziło wtedy o maluchy, maluch kosztował wtedy 110 tysięcy złotych w cenie ekspresowej, bo tak nie można było dostać, kupić, ale w cenie ekspresowej tak. Czyli cztery samochody po 110 tysięcy, mówi, to jest 440 tysięcy plus przyczepy, mówi, ogumienie kupimy, bo to trzeba tam odpowiedzieć, a resztę nasz warsztat zrobi, mechanicy w warsztacie. I wyliczyłem, że to będzie kosztować gdzieś na jedną ten 150 tysięcy. W związku z tym, a silnik Wesleya kosztował był w tej samej cenie, prawda, w przeliczeniu na złotówki, bo w OTZ-cie były cenniki. No i wszystko było OK. Ja w tym samym czasie, muszę powiedzieć, była bal w hotelu Polonez, był bal najlepszych sportowców Wielkopolski. Ja tam byłem zaproszony. Był prezes Grys zaproszony, był pan Adam Zając, bo był wtedy wiceprezesem, był pan Mariusz Mikołajewski, wiceprezes, i był pan Tomasz Żurek jako przewodniczący Rady Patronackiej Klubu, były sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Moja żona pojechała z nimi do Poznania i byli w hotelu Polonez, bo to się odbywało w Polonezie. I proszę panów, a ja wracałem z Warszawy, żona miała garnitur mój i tak dalej, wszystko w samochodzie. Ja przyjechałem z Warszawy Lechem i do hotelu Polonez poszedłem. No i czekali na mnie, bo o 22 miała być ten bal cały, zabawa. A to była godzina 21, bo troszeczkę. No i przychodzę do pokoju, no panowie są w jednym pokoju przy kieliszku, ja żony tam przy swoim. I co przywiozłeś z Warszawy? Jakie wiadomości? Ja mówię, panowie, najpierw może jednego... poczęstujcie mnie jednym i wam powiem, ale mam jedną prośbę. Miałem protokół w ręku i mówię, panowie, tylko mam jedną prośbę. Jak to wam odczytam, to znaczy ja wam przekażę te informacje, co tam zrobiłem, to żebyście przez 5 minut się nie odzywali, tylko przemyślcie, spokojnie, bo żeby nie było... No to muszę powiedzieć... Jak im to odczytałem, powiedziałem, to osłupieli wszyscy. I pierwszy pan Żurek powiedział, mówi, Janek, dobrą robotę zrobiłeś, damy sobie radę. I potem prezes Grys i tak dalej.
i zrobiliśmy to wszystko. Motocykl zamówiłem w Zielonej Górze, w Polmozbycie, cztery maluchy. Pojechaliśmy tam dwoma samochodami, bo kierowcy musieli pojechać. Samochody zarejestrowaliśmy, ale samochody były zarejestrowane na różne nazwiska, bo trzeba było zarejestrować. No jeden był na mnie, jeden był na doktora Misiaka, tam jeden był chyba na Kazia Adamczaka, tego jeszcze inny nie pamiętam już na kogo, prawda. No i samochody zostały przygotowane, trzeba się wziąć za przyczepki. Załatwiliśmy przyczepki, prawda, Wuko Presko we Wschowie nam jeszcze troszkę pomogło, opony pokupiliśmy, wszystko było załatwione. Zawodnicy mają jechać do Anglii, spotkanie było w Lesznie, Raba, Tkocz, Rembas i Jurek Kowalski. No to ja im musiałem spisać, panowie, dostajecie od nas samochody i przyczepy i jedziecie z tym. Ale tu musicie podpisać im taką to, że samochód Fiat marki 126P, numer silnika taki, numer ten nowy, prawda, jest własnością klubu sportowego Unia Leszno i na czas moich startów został w Anglii został wypożyczony przez klub, prawda, i tak dalej. I po zakończeniu startu w Anglii zobowiązuje się samochód zwrócić, bo to musiało mieć podstawę. No i silniki otrzymaliśmy, no i w 79 roku było Mistrzostwo Polski, po 25 latach, prawda. To była taka jedna z takich tych ciekawszych rzeczy. W 78 roku pan przewodniczący Flasiński zaproponował mi do prezydium GKŻ-u. To było 7-osobowe gremium. Przewodniczący był pan inżynier Flasiński, pracownik Politechniki Wrocławskiej, a lwowiak, a zastępcą był pan inżynier Pieczak z Warszawy, który był jednocześnie przewodniczącym CCP, Komisji, prawda, Wyścigów Torowych i miał, prawda, siedzibę w Genewie. No i tam oprócz mnie był Adam Jaźwiecki wtedy do spraw propagandy, pan Władysław Kowalski z Zielonej Góry, pan Roman Siwiak z Gorzowa i Roman Heładze i ja. Moje nazwisko. I proszę sobie wyobrazić, że przydzielono mi najpierw funkcję podprzewodniczącego podkomisji. Nie, najpierw nie byłem przewodniczącym podkomisji, zostałem odpowiedzialny za, bo tam były różne funkcje. Przewodniczący podkomisji sędziowskiej był, prawda, pan Roman Siwiak, od spraw torów był pan Heładze, od spraw szkolenia był pan Kowalski, prawda. A mnie zrobiono zostałem odpowiedzialny w związku ze znajomością języka rosyjskiego jako odpowiedzialny za puchary pokoju i przyjaźni. Wtedy to było we wszystkich 7 krajów demokracji ludowych, tak zwanych KDLi, odbywały się co roku turnieje dwudniowe. Jeden dzień turniej para, na drugi dzień turniej indywidualny. I to było w Bułgarii, w Rumunii, w Węgrzech, Czechosłowacji, Polsce, NRD i Związku Radzieckim. I ja byłem odpowiedzialny za regulaminy, musiałem pisać w języku rosyjskim. Prowadziłem spotkania z szefami tych państw od pucharów pokoju i przyjaźni i weryfikacja wyników. To należało do mnie. Kiedy przewodniczącym zrezygnował z funkcji przewodniczącego pan Flasiński, przewodniczącym został pan Andrzej Grodzki. I wtedy mnie przydzielono, ja zostałem przewodniczącym podkomisji do spraw technicznych, czyli odpowiedzialny za sprzęt. To znaczy zamówienia szły do Warszawy, jak już mówiłem, i ja z ramienia PZMOT-u oraz ja byłem od spraw żużlowych, potem od spraw motocyklowych, od spraw samochodowych i dyrektor Ochmański z OTZ-u jechaliśmy do Motokowu na podpisanie umowy. No i to były te sprawy, byłem odpowiedzialny, potem rozdział sprzętu i tak dalej, to należało w zasadzie do moich obowiązków i puchary pokoju i przyjaźni.
No teraz była taka dosyć. Aha, jeszcze jako do mnie należało również szkolenie mechaników, czego dzisiaj nie ma, niestety. Po jednym mechaniku z każdego klubu co roku na tygodniowe albo dwutygodniowe szkolenie do fabryki Jawa, do Dziewiszowa. Dalej na szkolenie do Niemiec, do pana Hansa Cirka. Dalej organizowałem szkolenie na przykład na Politechnice w Poznaniu z mechanikami. To należało do moich obowiązków. No, była teraz, co taka ważna, imprezy żużlowe. No, najpierw to była taka sprawa, walka o to, żeby dostać licencję międzynarodową po przebudowie naszego stadionu pod kątem dożynek. No, przyjechał pan Ringblom ze Szwecji. To jest, on był szefem komisji technicznej w FIM-ie, Międzynarodowej Federacji Motocyklowej do spraw żużlowych. On miał, był odpowiedzialny za tory i za przyznawanie licencji. No to były pomiary, trzeba było zrobić pomiary na tym. I pomagał mi w tym doktor Misiak, bo nie chciał nikogo więcej. Trener Misiak był wtedy u nas w klubie zatrudnionym. I trzeba było długość prostych, dalej promienie i tak dalej. Ja się stałem w środku stadionu i muszę przyznać się, że tu zrobiłem troszkę nie fair, bo w środku było boisko piłkarskie i pan dyrektor Popłaski, dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Wojewódzkim, marzył, żeby tu kiedyś był również piłka nożna i druga liga. Czyli boisko piłkarskie miało mieć pełnowymiarowe. Ale jak jest boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej, to wtedy się kolidowało to z wymogami, jeżeli chodzi o wymogi, jeżeli chodzi o licencję toru. Bo tor nie mógł być za długi, dlatego żeśmy tak zrobili, ja zagadywałem, rozmawiałem z panem Ringblumem, siedziałem, stałem w środku boiska, a pan doktor Misiak tam mierzył i podawał wyniki. Jak się odwrócił, to troszkę podbiegł. I jak się okazało, potem boisko piłkarskie nie miało pełnego wymiaru. I miałem duży konflikt, dużą pretensję miał do mnie pan dyrektor Popławski. Z tym, że ja mu mówiłem, panie dyrektorze, ja mówię, tu nigdy w życiu nie będzie drugiej ligi piłkarskiej. Musimy postawić na jedno, albo drugie, bo obydwa się nie tego. I przyznał mi potem rację. To tyle, jeżeli chodzi o ten, i była ta licencja międzynarodowa. I pierwsze zawody, jakie uzyskaliśmy, to było, pamiętam, dosyć nieszczęśliwe, bo był przyjazd papieża w 79 roku i mieliśmy tutaj półfinał Mistrzostw Świata Juniorów. I to było w 79 roku. Impreza była bardzo udana, protokoły pozytywne ze strony międzynarodowych obserwatorów i w związku z tym mieliśmy jeszcze parę innych imprez. Bardzo poważna impreza była w 82 roku, finał kontynentalny, indywidualny mistrzostw świata, też pełen stadion, piękna impreza. I wreszcie 84 rok. Rok zawsze przed tym, w listopadzie, był przydział imprez międzynarodowych na rok przyszły. W siedzibie Nowotelu zawsze mieliśmy posiedzenia prezydium. No i trzy miasta do tego pretendowały. Wrocław, Katowice i Leszno. Jeszcze tam trochę Częstochowa. Najsilniejsze poparcie i to wszystko to miały Katowice. Tam ówczesny wojewoda, prawda, z pismem, że to jest wielki ośrodek, prawda, robotniczy i trzeba dać im, prawda, rozrywkę tym ludziom, jest duży obiekt, trzeba wykorzystać i wszystko było za tym, żeby było to w Katowicach. I do tego też bardzo przychylał się pan dyrektor Pieczak. No i w rozmowach, wiadomo, no trzeba było liczyć głosy, jak ta, bo były głosowania, wypowiedzi członków prezydium, a potem było głosowanie. No to musiałem niektórych kolegów przekonywać. I wreszcie odbyło się głosowanie. Odczytane zostało pismo przez tych wszystkich chcących organizować. No i głosowanie. Jest wypowiedzi, potem
było głosowanie i się okazuje, że Leszno wygrało jednym głosem. Pan Flasiński przerwał zebranie, trochę się zdenerwował, bo on był na tyle uczciwy, że na pewno nikomu nie obiecywał, ale trudno mu będzie potem wytłumaczyć, dlaczego Leszno, a nie taki silny ośrodek jak Katowice. I poprosił mnie do siebie, panie Nowicki, proszę, zarządzam przerwę, a panie Nowicki, kolego Nowicki, ja proszę pana do siebie. I mówię, co pan zrobił? A widział nas, że tam trochę żeśmy odwiedzali, prawda, restaurację, no i przez niektórymi kolegami. I podejrzewał się to. Ja mówię, panie przewodniczący, muszę powiedzieć, że pan przewodniczący, czy dacie sobie radę? Ja mówię, był finał kontynentalny. Bardzo dobre noty. Tak, ale to nie jest finał światowy. I mówi, to, ja mówię, panie przewodniczący, w Lesznie obiekt, my będziemy organizatorami na miejscu. Na śląskim stadionie organizatorem może być tylko albo Rybnik, albo Świętołowice. A najgorzej, jak jest organizator nieznanego miasta i nieznanego tego. I mówię, panie przewodniczący, pan jeszcze mi będzie dziękował za to, żeśmy uradowali Chorzów przed wstydem. Mówi pan? Chorzów, Katowice, bo to... No i mówi, zobaczymy. No i wreszcie, tu jest sprawa, tu w Lesznie, jak zgłosiłem to, że Leszno zostało przyznane, no to wiadomo, wielka radość, bo to splendor dla miasta i tak dalej. Pani wicewojewoda Krumrej, która była odpowiedzialna za sport w Lesznie, poprosiła mnie do siebie, potem zostałem sprawozdanie z tego wszystkiego, no i mówi, to musimy wybrać komitet organizacyjny. No to zwołaliśmy komitet organizacyjny, bo panowie, to były inne czasy, panowie, na telefon, żeby zadzwonić do Szwecji, do Anglii, to było trzeba czekać 2-3 dni, prawda, a tu dziennikarze chcą nadać wyniki od razu. To nie są, to był inny czas. I mówi to tak, dyrektora Porzucka z telekomunikacji, komendant wojewódzki policji, komendant straży pożarnej, bo to musi być cała sprawa tych, prawda. Dyrektor Wydziału Handlu, prezydent miasta, prawda, no, to był komitet organizacyjny, bo to, i proszę panów, paru dyrektorów zakładów pracy. Pani, odbywały się zebrania, posiedzenia komitetu organizacyjnego. No, ja otwierała zebranie i potem udzielała głos mnie, no bo ja te sprawy zagadnie znam. No to mówię, takie zadania są do wykonania, to i to jest potrzebne. No to przydzielano zaraz. No, sprawa na przykład telekomunikacji, ja mówię, teraz sprawa dziennikarzy, hoteli też, dziennikarzy. No to dziennikarzy wszystkich załatwiliśmy, przyjechało ich chyba 180, to załatwiliśmy na lotnisku. Prawda, no trzeba było im dać jeść, wypić, bo to wiadomo. No i potem hotele, baza była uboga w Lesznie, a ile przyjeżdżało gości i tak dalej. No to Rydzyna, Kosowo, Pawłowice i tak dalej. Nie było przecież akwawitu wtedy. Poradziliśmy sobie jakoś. Potem sprawa no, telefonów. No to dyrektor Porzucek dostał polecenie, ażeby w Ministerstwie Komunikacji i Łączności chyba na hasło Leszno, żeby natychmiast łączyli. Było to załatwione. Dalej, papier na afisze, na programy do Ministerstwa Kultury trzeba było pisać. Cenzurą na programy do Warszawy trzeba było jechać. Panowie, jedzenie to był system kartkowy, panowie sobie nie wyobrażacie tego. I te wszystkie sprawy, no ale jeszcze ta tragedia była taka, że chyba ostatnie spotkanie, to było 2 miesiące przed finałem, mówi tak, przyjechał do pan Flasiński, przewodniczący GKŻ-u, mówi tak, panie Janku, chciałbym zobaczyć, jak ten obiekt wygląda i to. Przeszliśmy się, a tam niektóre ławki połamane, to bo to od czasów dożynek nic nie było robione, popękane, tam, prawda, wiadomo, jak farby nie było widać już i tak dalej, to wszystko. Mówi, panie Janku, to jest tragedia.
wie pan co, te ławki to trzeba pomalować, przyjdzie tyle gości zagranicznych. Panie, nie, ja, oni osmarują klub, miasto, przecież Polski Związek Motorowy, ale Polska. Bo to pójdzie w świat, bo to wiadomo, będą takie rzeczy wyłowią niektórzy. I musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tych. Trzeba pomalować te ławki. No wobec tego zgłaszam sprawę na posiedzeniu tych 2 miesiące przedtem, zgłaszam po tym spotkaniu z panem Wrzesińskim, zgłaszam na posiedzeniu komitetu organizacyjnego taką i taką sprawę. No to pani wojewoda Krumrej mówi do pana, do dyrektora chyba Ostrowickiego, do dyrektora OSIR-u i prezydenta miasta, że mają wyliczyć, ile potrzeba farby na pomalowanie tych ławek. No i z tym, że ja mówiłem, że najlepiej by było, jakby jeden sektor był w białym kolorze, drugi w niebieskim, kolor Unii, żeby w dwóch różnych kolorach, żeby to się nie zlewało. No to na następne spotkanie mieli zdać sprawozdanie, ile będzie potrzeba farby. No to właśnie to wtedy było jeszcze, to było przedostatnie spotkanie, a na ostatnim już w tym spotkaniu komitetu organizacyjnego, nie pamiętam, czy wojewoda, czy dyrektor Wydziału Ostrowicki, dyrektor Wydziału Handlu Urzędu Wojewódzkiego mówią, że tak, jakbyśmy pomalowali ławki na stadionie, mówi, a farbę mają z Cieszyna. Mówi, to wykorzystamy cały limit farb, jakie mamy przydzielone na 84 rok. Więc trzeba było odstąpić. No, jest teraz taka sytuacja, zebranie się skończyło, ale paru kolegów to miało chęć zostać i sobie jeszcze tam, bo to było, prawda, pogadać i wypić. Usiadłem się z 4 chyba kolegami z tego komitetu organizacyjnego. Siedzimy, no jak człowiek sobie tam troszkę wypił, to mówiłem, wiecie co, takie kłopoty są z farbą, minima to. Ja bym to załatwił za darmo. Jak? A ja mówię tak, jeden dzień bym w nocy kazał napisać, niech żyje Solidarność na nieparzystych tych sektorach. Panowie, nikt się nie będzie pytał, skąd farba i tak dalej, ile to kosztuje, by było wymalowane. Odczekałbym parę dni, na następnych bym napisał to samo. Już tej samej farby by nie było, bo nie starczyło, by inna by była. I by było pomalowane za darmo. Ja tu czekam. Po 3-4 dniach przyjeżdża do mnie kolega, który pułkownikiem był w zarządzie, bo w zarządzie wtedy byli sami dyrektorzy i tam pułkownik z policji, z wojska. Przyjeżdża do mnie ten kolega z zarządu i mówi, pułkownik z Komendy Wojewódzkiej mówi, tak chodzi po pokoju moim. Ja mówię, wypijesz kawę? No wypiję, no, ale poczekaj. No. Ja mówię, co cię gnębi, co masz? A on mówi, mam bardzo poważny problem. Mówi, słuchaj, z tobą chcę rozmawiać zastępca komendanta wojewódzkiego policji, milicji. Ja mówię, a w jakiej sprawie? Mówi, nie wiem. Możesz tego pojechać? Ja mówię, tak, to wypij kawę i zjadę. No to kazał połączyć sekretarkę z komendą wojewódzką i z tym, i on dzwoni się do wojewódzki, komendancie, jestem u pana Nowickiego, pan Nowicki może za pół godziny być, to czekam. Poszedłem po pół godziny pojechaliśmy do komendy wojewódzkiej, zastępca komendanta wojewódzkiego. Mówi właśnie już o tej sprawie. Zarzut mi zrobił, mówi, że ma informacje i tego. I mówi, żeby, ale rozmowa była bardzo grzeczna, muszę powiedzieć. Mówi, wie pan co, niech pan więcej raz i tego nie robi. Takie były. I to parę takich przykładów było. No ale to różnie. Tak miałem z tymi drużynowymi Mistrzostwa Świata, zakończyło się pełnym sukcesem. Jeszcze muszę powiedzieć, że miałem też duży konflikt na posiedzeniu zarządu przed tym finałem drużynowych Mistrzostw Świata, bo członkowie zarządu chcieli, żeby płacić chociaż po 5 zł na wstęp na trening, bo na treningu było 20 tysięcy ludzi, prawda? A to był sierpień,
masę kolonii, prawda, i tak dalej. Te dzieci z różnych miejscowości, niektóre żużla nie widziały w ogóle, wtedy jeszcze tak w telewizji nie było tego. No i przeforsowałem, że za darmo. Ja mówię, to już mamy wszystkie bilety sprzedane na finał, mamy tak dosyć ten, mówi, dajmy tym młodzieży, bo to kolonie nie mają pieniędzy, ledwo tam na to wyżywienie mało i tak dalej. Ja wiem, bo jako nauczyciel, jak to wygląda. I proszę sobie wyobrazić, wpuściliśmy te dzieci, były takie zadowolone, ile ja po tym pism dostałem, że największym podziękowaniem, że największe wrażenie z kolonii, spod Kielc pisali, że to żużel był w Lesznie, że widzieli wyścigi motocyklowe na żużlu, więc i się cieszyłem z tego, że mogłem to zrobić i to taka była sprawa. No ale 84 rok to też był rok taki ostatni mecz w Rzeszowie. I tu jest, pojechaliśmy w zasadzie przy odpowiednim układzie, mogliśmy ten mecz nawet przegrać i mieliśmy z nimi mistrzostwo, chociaż akurat się okazuje, że przegrany mecz by nie wystarczył, bo wtedy Gorzów nam mocno deptał po piętach i miał mecz u siebie z Zieloną Górą. I oczywiście ten mecz wygrał, ale to ostatnim wyścigiem, dzięki temu, że Chuszcza miał defekt. Ale mieliśmy mecz w Rzeszowie. Oczywiście obydwie strony, i Rzeszów, i Leszno, urządzał remis. Rzeszów miał zapewniony pobyt w lidze, a Unia Leszno miała Mistrzostwo Polski. Wszystko się toczyło ładnie do 11 wyścigu, gdzie prowadziliśmy 41-25. Długa przerwa. Zawodnicy często korzystali z łazienki, aż na wyraz często. No i potem jakby się wszystko urwało, wszystkie wyścigi ostatnio przegraliśmy 1-5. Pewno, że zawodnicy uskarżali, tłumaczyli, że mecz był tak wygrany, przegrać żeśmy nie mogli, bo to deszcz, warunki i tak dalej. No ale niektórzy zawodnicy, chyba Kasprzak, Zenek Kasprzak na przykład nie chciał startować, przyszedł do mnie i mówił: wie pan co, panie kierowniku, ja nie chcę już tego, nie chciałbym jechać w tych ostatnich wyścigach, jedzie rezerwowy. No i była sytuacja taka, że nastąpił remis, sensacja wielka, bo Bydgoszcz jako klub milicyjny spadał do, by miał baraż wtedy z Unią Tarnów. No ale posiedzenie głównej komisji sportowej i tak dalej, tam był film kręcony specjalnie na ten. I postanowiono, że pozbawią Unię Leszno tytułu mistrza, a wynik został zachowany po 11 wyścigu. Te ostatnie 4 wyścigów nie uwzględniono wyniku. To znaczy Unia wygrała mecz, Rzeszów przegrał i Rzeszów miał przedostatnie miejsce i musiał rozgrywać baraż z Tarnowem. I zawodnicy wszyscy Unii Leszno, za wyjątkiem Kasprzaka, który wszyscy ci, którzy startowali w wyścigu 12, 13, 14 i 15, zostali zawieszeni we wszystkich rozgrywkach pozaligowymi. Ja dostałem karę tak samo, zawieszony jako kierownik zawodu w 1985 roku, jako na brak nadzoru. I tak się skończyła sprawa tego meczu w Rzeszowie. Rzeszów tak wygrał potem ten mecz z Tarnowym i utrzymał się, no i także ta sprawa była zupełnie niepotrzebna, no ale czy jest możliwość odzyskania tytułu? Moim zdaniem tak. Dlaczego? Unia ani tego meczu nie kupiła, gdybyśmy, Stal Rzeszów prowadziła 41-25, a te następne 4 wyścigi by się zakończyły zwycięstwem Unii, to znaczy, że tak. A po drugie, kara została nałożona na zawodników. Zawodnicy, którzy w tych ostatnich wyścigach pojechali i ja jako brak nadzoru, to już kara była. A dlaczego mają cierpieć ci zawodnicy, którzy się przyczynili do zdobycia mistrzostwa, tego pierwszego miejsca i zostali ukarani? Więc tu jest taki bym argument jedynie ten położył. Nie? No nikogo nie złapano, jedynie jest niepotrzebne, była taka sytuacja w 14 wyścigu, gdzie prowadzi ten, jak się nazywa, Okoniewski. I teraz łańcuch był pękł, bo nie mógł go wyprzedzić Krzywonos. No to nogami hamował
prawda, Mariusz Okoniewski, żeby go Krzywonos wyprzedził. No to było tak ewidentny taka sprawa, która to, no tyle w 1984 roku, to była taka troszkę plama w tym, niepotrzebna sprawa była. No poza tym mi się wydaje, że jedną rzecz bym chciał też zwrócić uwagę, że Unia jako jedyny klub, najmniejszy ośrodek miejski, który posiadał ligę, nie miał oparcia o żaden zakład pracy. To bym chciał pokazać na trudności, w jakich Unia, ten wynik, że sukcesy Unii były w zasadzie nawet podwójne. Bo borykaliśmy się z takim kłopotem, jak na przykład to, że proszę zobaczyć sobie te kluby. Zielona Góra, przy zakładach, prawda, z Grzeblarek, Stal Gorzów, w zakładach mechanicznych, Row Rybnik, przy Zjednoczeniu Rybnickiego Okręgu Węglowego, dalej Stal Rzeszów, przy WSK Rzeszów, Unia Tarnów, przy zakładach Cierżyńskiego wtedy, bo to dzisiaj Mościckiego, zakłady azotowe, Polonia Bydgoszcz, Wybrzeże Gdańsk, policyjne kluby. Tam wszyscy zawodnicy byli na teatrach w zakładach pracy. Dalej, zakup sprzętu, utrzymanie klubu, to leżało prawie w gestii wszystko zakładów pracy. To były grosze w stosunku do wydatków, jakie zakład ponosił. A myśmy nie mieli oparcia o żaden zakład pracy. Musieliśmy po zakładach pracy prosić, żeby ci zawodnicy na pół etatu byli przyjęci. To znaczy dlaczego? Bo uprawiali po 5-10 lat dyscyplinę sportu żłobowego, I nie mieli wtedy, do ZUS-u nie były odprowadzane pieniądze, nie liczyło im się wtedy jako stażu do emerytury. I dlatego musieliśmy załatwić, żeby chociaż te pół etatu miał w tym zakładzie, żeby się to liczyło do jego emerytury. Tu mieliśmy poważne problemy. Niektóre zakłady to rozumiały, ale wiele zakładów tego nie rozumiało. Mieliśmy poważne problemy. Zresztą w Lesznie dużych zakładów nie było, jak Częstochowa, czy Rybnik, czy prawda, inne miasta. Więc tu była też poważna trudność w tym. Ale żeśmy sobie jakoś poradzili. Muszę powiedzieć, że tutaj też dużo pomógł pan Żurek, były sekretarz Komitetu Wojewódzkiego do Spraw Ekonomicznych, z inicjatywy którego została powołana Rada Patronacka. A ta Rada Patronacka to byli dyrektorzy głównie PGR-ów. PGR-y miały odpisy dewizowe, ale za te odpisy mogły kupować co? Opony. Dalej, były określone towary, co mogą za to kupić. Ogumienie, akumulatory i tego typu. No to tak żeśmy weszli w porozumienie, bo to dzisiaj już mogę powiedzieć, że klub załatwiał zakup akumulatorów za złotówki w Poznaniu, zakłady, prawda, centra, dalej opony, ogumienie w Dębicy, prawda. No i tu było przeliczenie, żeśmy się rozliczali z tymi PGR-ami, prawda, po kursie bankowym i tak dalej. To było korzystne dla klubu. No, co jeszcze? W 1979 roku był następny finał Mistrzostw Świata par. 89, przepraszam, 89. Też ładna impreza, wszystko udane, ale niestety tak samo jak w 84 roku, bez sukcesu sportowego, a sukces sportowy jest jednak bardzo istotny. W 90 roku znowu mamy przyznany finał Mistrzostw Świata par, ale w 89 roku były wybory, walne wybory w Unii, już pan Grysa, dyrektora Grysa nie było, prezesa, z którym miałem bardzo dobre układy i tak dalej. I dobrze nam się współpracowało, mieliśmy do siebie pełne zaufanie. I dyrektor, i nowe władze były. Ja zrezygnowałem z wejścia do zarządu, chciałem zrezygnować. Tu musiałem miałem pracę, propozycję pracy do liceum ogólnokształcącego wrócić, ale nie chciałem do szkolnictwa już wracać. I tam miałem propozycję innej pracy. I zamiarem myślałem się, że zrezygnuję, ale jeszcze tam rok przetrzymałem. No i zrezygnowałem z finału Mistrzostw Świata par, miałem wielkie nieprzyjemność, bo narobiłem się mocno. Ja tu, przecież jak były te Mistrzostwa Świata par, czy Mistrzostwa Drużynowe, to żona może powiedzieć, mnie w domu nie było, od rana do wieczora. Jak się po 89 roku, po tym finale Mistrzostw Świata par, rozmawiałem z kolegami, niektórymi z Warszawy,
I mówię, pytają mi się, ile zarobiłeś na tej imprezie. Ja mówię, jako klub? Nie, co klub, to nas klub nie obchodzi. Co ty zarobiłeś? Ja mówię, w ramach pensji, normalnie. W ramach pensji? I się wszyscy dziwili. Jak mi wytłumaczyli to wszystko, ja wiem, kosztem zdrowia, wszystkiego. Ja mówię, dosyć, niech pracuje teraz ktoś inny. I zrezygnowałem z tego, ale przekazali to Poznaniowi potem, bo to miało zostać w tym samym zarządzie, w tym samym okręgu, poznańskim okręgu, prawda. No i skończyło się tym, że zrezygnowałem z pracy, ale powstała wyższa uczelnia w Lesznie, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania i zaproponowano mi pracę kierownika studiów języków obcych, gdzie przepracowałem 21 lat. Bardzo mi się dobrze pracowało i po 21 latach pracy na uczelni poszedłem na emeryturę. Takie krótkie moje, nie wszystko, bo tam było dużo takich, no ale to niemożliwe do opowiedzenia. Dobrze. Historia Plastronu Unileszno i... A mogę panów poprosić, albo to do góry, bo żeby po tym zobaczyć, jak chciałem pokazać, bo tam mam taką trochę pamiątek. No, plastron. Patrzyłem na te plastrony i wszystkie ciągle Unia, U, prawda, to czerwone i niebieskie i tak dalej. Otrzymałem pismo, bo to czasem dostawałem od kolegi z Anglii, Speedway Star. Tam w plastrony, prawda, to głowa wilka, to pszczółka, prawda, piraci, prawda, z pól. I mówię, takie ładne, eleganckie, ten, mówię, my musimy też coś. I tak pomyślałem sobie, tu siedziałem jeden dzień i mówię, to jest okręg rolniczy. Dalej, w herbie Leszna jest głowa byka, tura. I mówię, to zrobimy ten. Skontaktowałem się z panem Andrzejem Wieckim, który pracował w liceum jeszcze za moich czasów wtedy. On był plastykiem. I mówię, Andrzej, tu mam taką propozycję, żebyś mi opracował projekt tego plastronu. I mówię, takie mam założenie, żeby tak to było uwzględnione. No i to przedstawił wszystko. I pierwszy ten plastron u mnie jest do góry. No i od tego czasu jest ten głowa byka. Jeszcze początkowo, tylko panowie nie wiecie, jak to wyprodukowali, to jeszcze napisał, bo Andrzej zrobił przez kawał, genitalia mu tam zrobił. Ja mówię, nie, to wyrzuć, bo to będą przecież... I to zostało ucięte. No, tak z plastronem. A niech pan mi powie, w latach 80. na początku odbył się taki mecz Unia Leszno-Hackney London. Tak. Jak to się stało, że właśnie w tamtych czasach no, klub angielski no, stoczył pojedynek tu z Unią Leszno? No, Jankowski startował w Hackney i z panem, nazywał się Srebro, no jak on się nazywał, pan szef tego klubu, Silver, Len Silver, skontaktowałem się z nim i mówię, zawodnik startuje w tym, no u waszym klubie jesteś bardzo zadowolony i mówię, chodziło o to, żeby rozegrać u nas mecz. Prawda, w ramach tego. No mówi, to dobrze, ale nie może przyjechać w pełnym składzie, trochę będzie tego. I mówi, ale jest taka prośba, czy by mógł, bo to Plech chyba też tam jeździł. I mówi, ale mam prośbę, czy Plech i Jankowski by mogli startować w barwach Hackney? Ja mówię, dobrze. I przyjechali, prawda, za start Romana Jankowskiego. Myśmy tu tylko zapewnili im noclegi, jedzenie i to, a reszta wszystko należało do strony angielskiej. No też było bardzo dużo kibiców wtedy na tym meczu, tylko trochę potraktowali sobie tak zabawowo, nie wiem, czy panowie pamiętacie, nie? No, był Hackney, tak. Przegrali wysoko nawet z nami. Następna rzecz, te śmieszne takie te historie, jakie panu tam tkwiły tam z tymi słynnymi licencjami Jankowskiego? A no, to była taka, mieliśmy mecz, bardzo trudny mecz w Gorzowie. Przyjechaliśmy na 3 godziny przed meczem autobusem klubowym. Nie było tylko Romana Jankowskiego, bo Roman Jankowski był wraz z trenerem Spychałą wtedy, byli na eliminacjach Mistrzostw Świata Juniorów na Węgrzech i mieli dojechać na zawody do Gorzowa. Ja zgodnie z wymogami na klubowym piśmie
zgłosiłem skład drużyny, prawda, tam mój numery startowe zawodników musiały być wyszczególnione, nazwisko zawodników, numer licencji i dalej, numer silnika, nazwa silnika i numer silnika, na którym jeździ. Takie było, tak, to należało do zgłoszenia, prawda, jako lekarza zgłaszałem, kierownik to podpisywał, to zgłoszenie i trzeba było oddać najpóźniej pół godziny przed zawodami. Ja takie zestawienie zrobiłem, wszystko. No i teraz, ale nie miałem licencji Romana Jankowskiego, bo nie było go. A Roman Jankowski był wtedy akurat pod numerem startowym 8, bo można było wtedy, zawodnik młodzieżowy mógł to i mógł startować dodatkowo jeszcze tam w wyścigu, ten młodzieżowiec. No i proszę sobie wyobrazić, tam szef tego klubu, on mieszkał na stadionie i na pierwszym piętrze było biuro, tam biuro prowadziła jego żona Klara. No i tam daje to zgłoszenie, wszystko, prawda, on sprawdza książeczki zdrowia, bo trzeba było książeczkę zdrowia, licencję zawodnika i sprawdza wszystko, czy jest aktualna książeczka zdrowia, czy licencja i odhacza przy każdym zawodniku. No nie odhaczył przy Jankowskiego, bo Jankowskiego nie było, nie? No, ale nie chciałem nic mówić o nazwisku, żeby co z mnie nie zapamiętał. No i tego. Ktoś go woła potem na stadion, żeby, bo był również kierownikiem zawodów, to, czy sprawdzić, czy tam wszystko jest przygotowane. To było godzina przed zawodami. A ja tam piłem herbatkę również z nim, byśmy pili przy stoliku, prawda, w tym samym pomieszczeniu, tam był taki duży stół, był, gdzie pani Klara robiła, urzędowała, pisała tam telefony i to wszystko. I to zgłoszenie leżało tam na tym. I te reszty książeczek zdrowia i licencje. No i ktoś go woła, panie Ilnicki, to był Ilnicki, pan Oleg Ilnicki, tam oficer frontowy. No i poszedł na stadion, a jego się bali panicznie tam. Wszyscy jak krzyknął, to tam wszyscy na baczność stawali, bo bardzo wymagający. No i proszę sobie wyobrazić, ja poleciałem szybko do parkingu, tam już przyjechał pan Spychała z Jankowskim. I mówię, Marian, daj mi licencję Romana Jankowskiego. A on mówi, Jezus Maria, Roman, ty masz licencję swoją? Mówi, nie. No pan miał. Oni się okazali, że pan Spychała jechał swoim samochodem na Węgry i zostawił samochód w Lesznie, a Jankowski wziął swój samochód i przyjęli Romana Jankowskiego samochodem. I nie zabrali licencji. Ja mówię, Marian, co... Słuchaj, taka jest sprawa. Ja ci dam, przyniosę szybko licencję Okoniewskiego. I jak pójdzie pan Ilnicki, to ja krzyknę, Marian, panie trenerze, proszę mi dać tę licencję, bo brakuje licencji Okoniewskiego. On mówi, dobrze, dobrze, to tak powiem. I czekamy, ja tam te licencje wszystkie pobrałem i książeczki, bo były sprawdzone, w teczkę i poszedłem, włożyłem do autobusu. I tego idzie pan Ilnicki po 15 minutach, leci. A ja udaję, że stoję tam dalej, czekam na pana Ilnickiego i trener mówi do mnie, mówi, panie kierowniku, tu licencja Okoniewskiego jest. Tu jest licencja Okoniewskiego jeszcze niesprawdzona. A pan Ilnicki mówi, jakiego Okoniewskiego? Jankowskiego, ja mówię, Okoniewskiego. A ja w międzyczasie, jak on poszedł, to przepisałem, bo miałem parę tych klubowych tych i przepisałem zgłoszenia. Wszystkich odhaczyłem, a nie odhaczyłem Okoniewskiego. Przyleciał do biura i ja daję mu książeczkę zdrowia Okoniewskiego i licencję. On tak patrzy, sprawdza. Mówi, o cholera, człowiek już się starzeje, chyba będę musiał zrezygnować. Mecz się odbył, Roman Jankowski zdobył 16 punktów, pan Heładze sędziował. Protokół podpisany, wszystko jest z tego. Pijemy tam herbatkę czy kawkę, bo zakończeniu tam zawsze to, bo zawodnicy się myli. A ja mówię, panie Olku, bo jeszcze wtedy byłem z nim na pan. Mówię, panie Olku, nie obrazi się pan na mnie, jak coś panu powiem? A on mówi, no wal pan. No to mu mówię, panie Olku, wie pan co? Niech pan na emeryturę jeszcze nie odchodzi. Pan ma dobrą pamięć. To nie było Jankowskiego,
Okonieckiego, tylko Jankowskiego licencję. Jak? Ja mu mówię o tym, że zostawili w samochodzie w Lesznie. No, a on mówi, jak walnął pięścią w stół, mówi, przepraszam, Klara, jak ty mi pilnujesz tego biura? A mówi, panie sędzio, unieważniam. A mówi, nie, protokół jest podpisany, wszystko jest w porządku, pan jest odpowiedzialny za sprawę. Tak, tak się skończy. Tak. A w Toruniu to był trenerem pan Pogorzelski. Siedzimy w biurze kierownika zawodów, tam pijemy herbatkę, no i a ktoś przyniósł książeczkę Miedzińskiego i Ząbika. Zabiałowicza i Miedzińskiego. No i tak leżą na stole, a pan Bogowelski wziął te dwie książeczki z licencjami i piec kaflowy i położył do góry na piec. Po małej chwili przychodzi sędzia, kierownik zawodów miejscowej i kierownik zawodów przynosi w teczce licencję i książeczki zdrowia, ale poza tymi dwoma, bo to ktoś przyniósł, ja nawet nie wiem, i położył na stoliku. No i sędzia sprawdza mnie, moje książeczki zdrowia, za moich zawodników, ich licencję, wszystko w porządku, zgłoszenie, wszystko dobrze. No teraz tego pana. Mówi jeszcze, przepraszam, bo ten sędzia mówił, panie kierowniku, wszystko w porządku u was z licencjami? A Ancie mówi, jak tu były sprawdzane u nas, to proszę też sprawdzić. No i to mówi, to proszę. I dwóch brakuje, Zabiałowicza i Miedzińskiego, tego Stanisława, ojca tego zawodnika. Mówi, a gdzie jest Zabiałowicza i Miedzińskiego? Leci gdzieś tam. Mówi, zaraz, poleciał. Przelatuje, mówi, tu powinny być. No jak, gdzie powinny być? No gdzie są? Szukają, w szufladach, tam gdzieś, tego nie ma. Znowu leci ktoś przyszedł, wyzywa go, gdzie są książeczki zdrowia? Kierownik drużyny, tam Piotr Nagiel biedny, mówi, Piotr, gdzie masz książeczkę zdrowia i licencję Zabiałowicza i Miedzińskiego? No jak, dałem, przecież tu powinny być, nie ma. Szukają wszędzie, jest zawodnicy, mamy wychodzić już tego. I mówię, panie kierowniku, czekamy jeszcze 5 minut i niestety nie jadą. Nie, nawet walkover by miał być, bo nie byłoby zawodników. Pełen stadion ludzi. I tego. Oni wyszli, szukamy, a my z Andrzejem siedzimy. Ja mówię, ja poszedłem i wziąłem te książeczki, bo powiedziałem, nie, Andrzej, to jest kurde, nie fair, tak nie można robić. I przyszedł potem ten Piotr Nagiel, ja mówię, panie Piotrze, niech się pan nie, a to porządny chłopak był, nie żyje, biedny też już. I mówię, panie Piotrze, przepraszam, te książeczki zdrowia i licencje, wie pan co, tu ktoś rzucił, teraz patrzę, mówi, a on mówił, o matko święta, dziękuję bardzo. No, a Andrzej Pogorzelski miał do mnie pretensje, po co to dałeś, czy myślisz, że oni by dali jednak? No i to tak, było tych sytuacji troszeczkę, tak. A to wracaliśmy kiedyś z Bese Pokal z Lipska i Mariusz Okoniewski wygrał wiatrówkę. I przejeżdżamy tam, zbliżamy się do granicy, samochodami oczywiście byliśmy. Zbliżamy się, a tam była jednostka wojskowa radziecka. I stoi strażnik radziecki tam na tym, przed tym, a Mariusz Okoniewski otworzył okno i w niego wiatrówka. Mieliśmy bardzo poważne problemy. A jeszcze była też kiedyś sprawa taka, że jechaliśmy na Mesę Pokal, bo to było zawsze w sobotę, wrześniu, w sobotę, wieczorem, przy świetle elektrycznym. To było przy stadionie, tego dużego stadionu, gdzie Lipsk gra. Obok, mały stadionik i tam był tor żużlowy, pomieszczenia ładne, klubowe mieli. No i jedziemy na te zawody. To Heniu Brodala, pamiętam, był jako mechanik i prowadził samochód. On miał Fiata 128, taki sportowy.
ja siedziałem obok jako kierownik, a z tyłu siedział Heliński, Sterna. I potem był jeszcze drugi samochód tam, ale nie pamiętam już kto jechał. I oni cały czas jedli śliwki i popijali Pepsi Colo. Ja mówię, panowie, to się źle skończy. I wjeżdżamy do Lipska. Wjeżdżamy do Lipska. No a tam taki jest, przez ten most się przejeżdża, a po lewej stronie jest puchar, ten pomnik narodów, gdzie była bitwa w 1815 roku, gdzie z Napoleonem, prawda, w 1813, gdzie zginął tam Poniatowski, prawda, i potem oczywiście ten samochód podskakiwał i wjeżdżamy koło do miasta, po lewej stronie skręcamy, jest park i tam jest taki duży Warenhaus. Ludzie chodzą po ulicy, bo to była godzina południowa, tak pierwsza, druga, ładnie słoneczko i nagle krzyczą, Włodek Heliński ten mówi, zatrzymuj się, zatrzymuj się, no, a tam pełno ludzi, mówi, bo nie mogę. Grzegorz Sterna to samo, wyskakują, prawda, i do parku, bo już nie zdążyli. No, tak. I takie były sytuacje, prawda, i potem na zawody też mieliśmy bardzo, bo to ledwo kończyli wyścig, to zaraz do ubikacji lewali. No nie można wszystkiego nawet opowiedzieć. A kiedyś, muszę powiedzieć, jeszcze też miałem taką sytuację, pojechaliśmy, jechał chyba Beniu Jonder i Kazio Adamczak. Wtedy jeszcze odbywały się ćwierćfinały Złotego Kasku, to był 79 rok. Cztery eliminacje do Złotego Kasku, były potem dwa półfinały i finały. I jechaliśmy do Łodzi, Beniu Jonder i Kazio Adamczak. To był czwartek i dwa ćwierćfinały miały się odbyć w środę i to bodajże w Zielonej Górze i w Grudziądzu, a w Rybniku i w Łodzi się miały odbyć w czwartek. W Krotoszynie zatrzymaliśmy się, bo był kiosk, ja kupiłem przegląd sportowy. I czytam ten przegląd sportowy i patrzę, że tak, że w środę odbyły się dwa ćwierćfinały eliminacji do Złotego Kasku w Zielonej Górze i w Łodzi. Ja mówię, Matko Święta, a my do Łodzi jedziemy się, no, nic im nie mówiłem. A w Ostrowie, w Zapie, w Zakładzie Automatyki Przemysłowej pracował mój brat. No i ja mówię, wiesz, jak się, bo się trzeba było przejechać koło Zapu, prawda, potem przed wiaduktem to... I mówię, zatrzymajcie się koło Zapu, bo muszę coś załatwić. No i poszedłem do brata i mówię, prosiłem go, żeby połączyli mnie z klubem. I pani Krystyna Klorek była wtedy jeszcze sekretarką i pani Krystyno, mówię, dzwonię z Ostrowa, niech pani zobaczy tam do tej książki, kiedy się miał odbyć Złoty Kask w Łodzi. Nie? Niech mi pani powie. I czekam przy tym telefonie i wreszcie mówi, w Łodzi to ma jechać, mówi, Adamczak i Bernard Jonder dzisiaj, w czwartek. Ja mówię, na pewno niech pani zobaczy. Mówi, tak, bo tam było zaproszenie dla zawodników na udział i numer startowy podane, nie? I trzeba potwierdzić udział. Tak, jest potwierdzone, wszystko w porządku. Ja mówię, to dobrze. Potem pojechaliśmy. Potem zawodnikom dopiero mówię. Się okazuje, że pomylili się w przeglądzie sportowym, że nie w Zielonej Górze, tylko że w Zielonej Górze i nie w Łodzi, tylko w Grudziądzu się dwa. No ale sobie pojechałbym z tym, to by było parodia, śmiech i zawodnicy mieli do mnie pretensje, nie? A kiedyś jeszcze też była taka sprawa w Lublinie. Finał mistrzostw Polski, finał Pucharu Polski, śpimy, pan Spychała wtedy był trenerem, bo to był na zasadzie czwór meczów wtedy. Zjedliśmy kolację i to i mówię, panowie, o godzinie 22 wszyscy spać w łóżku. No i Adamczak, pamiętam, Kaziu był, Mariusz Okoniewski był. To tych dwóch pamiętam, nie wiem, czy Czesław Piwosz był, nie wiem, czy Turek albo Heliński. Czwórka była jeszcze rezerwowej. Mechanik Pawlak, taki Stanisław Pawlak był u nas też mechanik.
No i my z panem Spychałą, myśmy z panem Spychałą spali w jednym pokoju, mechanik z jednym zawodnikiem w drugim i potem po dwuosobowe pokoje były. A na dole restauracji było wtedy wesele. I śpimy z panem Spychałą, trochę radia posłuchaliśmy i pan Spychała mówi do mnie, mówi, wiesz co Janek, muszę iść sprawdzić, czy są wszyscy zawodnicy, czy śpią. No poszedł patrzeć, tu tak, mechanik śpi, tu zawodnik jest. W drugim pokoju patrzy, nie ma jednego zawodnika. No może do ubikacji poszedł. Poszedł do drugiego pokoju, też jednego zawodnika nie ma. Kasia nie była, Adamczaka i Mariusza Okoniewskiego. No i to poszedł na dół na wesele patrzy, a Mariusz ten, a Kasia Adamczak z panną młodą wypija, tańczy polkę, a Mariusz Okoniewski przy stoliku ten, tam najlepszy. No to musieliśmy tego. Przyszedł do mnie, mówi Janek, słuchaj, zobacz, chodź, musimy iść tam. To poszliśmy, orkiestra musiała przestać grać i poprosić tych panów, żeby poszli. O godzinie 12 pan Spychała poszedł do ubikacji. I coś tak niepokojem, nie, poszedł do pokoju. Patrzy, chyba jest. Śpią. Idzie do drugiego pokoju, bo tak się to patrzy, nie ma nikogo. Następny pokój, nie ma nikogo. Nie, zamknięty był i puka, ale nikt nie otwiera, nie, nikt nie tego. Poszedł na dół. Patrzy, a wszyscy zawodnicy na weselu. Ale muszę powiedzieć, że na drugi dzień wygraliśmy te zawody, nie? Tak, no tak. No, jeszcze coś tam? Nie wiem, no bo ja wiem, no tak więc specjalnie nic więcej. To no, są pewne sprawy, ale musiałbym sobie, jakby coś było ciekawego jeszcze kiedyś, to. Także mile wspominam sobie pracę w klubie, muszę powiedzieć. Były trudne sprawy, bo ten początek szczególnie był bardzo trudny, bo to, jak już powiedziałem, budowa stadionu, treningi, prawda, trzeba było załatwiać mecze na innych stadionach. Dalej, sprawa tego sprzętu, bo nie mieliśmy oparcia o żaden zakład pracy. Przecież tym zawodnikom trzeba było załatwiać nawet Mariuszowi Okoniewskiemu węgiel, bo miał ten, prawda, oranżerię. Potem zawodnik, no, mieszkania, co roku jeden zawodnik dostał mieszkania z puli wojewody, nie? No, takie były sytuacje. No, ale muszę powiedzieć na dwie rzeczy. Mieliśmy, zawsze dbaliśmy o to, żeby byli dobrzy mechanicy, prawda, pierwsza sprawa. I muszę powiedzieć, że mieliśmy dobrych mechaników. Czy Zenek Nowaczyk, świętej pamięci, to też jeszcze taką mogę rzecz opowiedzieć, który nam zmarł w czasie wyjazdu na zawody do Związku Radzieckiego w hotelu. Potem Heniu Brodala, Tadeusz Biernat, prawda, Andrzej Krawczyk, prawda. Potem był też Piotr Kępka był u nas, Stanisław Pawlak, Heniu Ciorga, były zawodnik. Muszę powiedzieć, że mieliśmy mechaników dobrych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dbaliśmy również i tutaj muszę powiedzieć w odróżnieniu od dzisiejszych czasów, bo to się tylko tam dzisiaj takie naprawdę rzadko spotyka, ale talenty, ale mieliśmy bardzo dobrą szkółkę. Przecież myśmy mieli w szkółce zawsze 10-15 motocykli. Zawodników była, cała masa zawodników się przewijała przez ten. Dalej był specjalny mechanik do szkółki. Zawodnicy szkółki mieli zajęcia warsztatowe. Musieli pracować przy swoich motocyklach. No i było dużo chętnych, z tym, że muszę powiedzieć jedną rzecz, że była ta przewaga, że ci chłopcy, którzy do nas przychodzili do szkółki wtedy, raz, że był duży nabór, duża selekcja, trenerzy, muszę tu na pierwszej kolejności powiedzieć, Andrzej Pogorzelski, bardzo dobra praca szkoleniowa z młodzieżą i Zdzichu Dobrucki. Naprawdę o tych dwóch muszę powiedzieć, że bardzo dobrą dobrą pracę szkoleniową z młodzieżą prowadzili. Ale ci młodzi, którzy przychodzili, to każdy już jeździł na motocyklu, wiedział, gdzie jest gaz, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest... A dziś przychodzą, co niejednokrotnie, że na motocyklu nie siedział. I to jest też poważna, na to trzeba zwrócić uwagę, nie?
Przecież taki Roman Jankowski czy Mariusz Okoliński, to wszystko jeździło na WS-kach, na tym, prawda, i tak dalej. To też taka duża przewaga. I muszę powiedzieć, że zaangażowani również byli działacze. No, trzeba powiedzieć, że mieliśmy naprawdę dobrych działaczy. Dziękuję bardzo.